Państwa, jak się będzie dużo do powiedzenia, to jakoś można to ładnie wyhaftować. A jak się ma bardzo dużo, chciał się dużo powiedzieć. To jest po prostu ogromnie trudne. Więc ja tak wyrywkowo, poopowiadam. Ja w piwnicy pojawiłam się, nie powiem, bardzo, bardzo dawno. No, piwnica już działała, ale ile to trzeba było nakombinować się, żeby być wprowadzonym. No, piwnica jeszcze była mała, jeszcze, prawda, nie wróciła do tej formy pierwotnej. Aczkolwiek kominek, prawda, bardzo piękny, w tej pierwszej odzyskanej właściwej sali był. No i chodząc do tej piwnicy, jako studentka działać lektury z koleżankami, kolegami, już nie są prowadzeni, potem pracując na biurze lektury, rozmawiając z moim szefem, profesorem Przemysławem Szaferem, z prawda, Władysława Szafera z Ogrodu Botanicznego, to opowiadałam taki program, Justyna, to już nie opowiadaj tyle, ty napisz wreszcie coś o tej piwnicy, wiesz, o architektach, którzy tam, wiesz, jednak współtworzyli piwnicę. A właśnie robimy taki numer, profesor był warszawski, prawda, miesięcznik, wychodzący w Warszawie, miesięcznik, i wiesz, zbliża się Biennale Architektury, Romek Legner, już kolejne urządza w okresie przełomu, 89. pierwszy międzynarodowy, zjechali się wszyscy z całego świata. No i oczywiście gdzie się spotykali, gdzie był program. Piwnica zapewniała dla Legera, było to oczywiste dla, prawda, całego grona architektów, że jest się czym pochwalić, zwłaszcza, że ci przyjeżdżający ze świata architekci dzisiaj by nie wiedzieli, że tutaj to jest coś takiego nieprawdopodobnego, ten kawałek macie. Nie wiem, czy się to odbywało. Proszę Państwa, napisałam wtedy bardzo długi tekst, kilka zdjęć było zamieszczonych. Teraz na tę sesję zaczęłam się zastanawiać, bo to drugie tyle już upłynęło od tej publikacji, plus rok. Boże, jak to wszystko? Zaczęłam spisywać, a potem cięłam. Jeszcze tutaj przed nią urywałam fragmenty. Proszę Państwa, wyrywkowo o tym wszystkim opowiem, zasygnalizuję, ale z bólem serca, że wielu anegdot, opowieści, no niestety nie uda mi się podzielić. Wtedy, kiedy mi profesor Szafer dał to zadanie, no w tym się ogromnie ucieszyłam, to ja pierwsze, oczywiście mając wycinki, bo któż nie zbierał wycinków z Echa Krakowa, bo Echo Piwnicy pod Baranami, potem to się tam po już latach zmieniło, Dziennik Piwnicy pod Baranami, no ale zawsze Piotr, prawda, trzymał rękę na pulsie, wieści były. Te, które wydawały się nieprawdziwe, były prawdziwe, inne, prawda, były zmyślone po to, żeby no, ten właściwy ferment wywołać twórczy. No więc pytam Piotra, który bardzo dobrze nas znał, właśnie stojąc przy jeszcze tym pierwszym barze, sącząc szlachetny trunek, Skrzyniecki mówi, ach, iluż to architektów było przez te lata. Właściwie to architekci i artyści stworzyli piwnicę, stworzyli ten jej cały nastrój. No i ja się trochę przygotowałam, bo przeglądałam, no nie tak dokładnie, prawda, tutaj jak to dokumentowane, pani Baranowa i Tomia Pichowska, pisma. Niemniej jednak, na przykład w przeglądzie kulturalnym
w 1956 roku Krzysztof Bień był jednym z tych, którzy odgruzowywali Piwnicę, zamieścił artykuł o architektów bez zmian, protestując przeciwko bezsensownym rygorom narzuconym architektom w biurach projektów. No i oczywiście od razu tutaj jest w tym przeglądzie kulturalnym informacja, że właśnie w takiej odzyskanej piwnicy, w jej atmosferze narodził się kabaret. No, a Krzysztof Bień już od pierwszego programu w nim zasiadał. Wcześniej z Bronisławem Chromym, no, sprzątali piwnice, nosili koce i tak dalej, pracowano przy świecach. Tam już takie pierwsze spontaniczne spektakle się odbywały. A w tym samym roku w Gazecie Krakowskiej no właśnie o użytkownikach piwnicy, że ci z architektury łapczyli chłoną wiadomości o nowych prefabrykatach, a ci z aspekt kłócą się za wzięcie o Picassa i impresjonistów. I piwnica stała się miejscem zbiórki młodzieży ze szkół artystycznych Krakowa i platformą, gdzie młodzi są, się ze sobą stykają i gorąco dyskutują. I dzięki nim piwnica zmienia swój wygląd dzięki inwencji właśnie architektów i plastyków, bo oni się tutaj przemieszczali. Notabene Maciej Butowski, tu wspomniany kilkakrotnie, który najpierw był moim asystentem, a potem no, zaprzyjaźniliśmy się i ostatni, bardzo zaprzyjaźniona, tak się rozmarzał i mówił tak, popatrz jak to się dziwnie pleci. Ja prowadziłem kabaret studentów historii sztuki na UJ-cie, a Piotr poważne teatry robotnicze w Nowej Hucie. I patrz, jak to się zmieniło. Przyjaźnili się ogromnie, nawzajem się cenili, a ponieważ Butowski mieszkał przy ulicy Krupniczej, to wiele takich właśnie towarzyskich spotkań, czy piwnicznych, czy tam, prawda, jajeczko, płatek i inne, kończyły się, no i trwały. Nie ma możliwości do rana w mieszkaniu przy Krupniczej, gdzie trudno było mówić, że nalewki były dobre. Oczywiście były bardzo dobre, ale szybko znikały. Ale jakie te owoce były pyszne. Wszyscy mówili o tych owocach. Czy masz jeszcze w słoikach na te owoce? No i tak, stoję z tym Piotrem przy barze i Piotr mu wymienia. I proszę Państwa, i tutaj oszczędzę. Ze szkodą. Opowieści przy każdym wymienianym nazwisku. Jerzy Glitowski z Marysią Nowotarską, swoją żoną, był w komitecie organizacyjnym piwnicy powołanym w mieszkaniu Józefa Sulby 15 maja 1956 roku. Też odgruzowywał piwnicę. Krystian Zajbert, kolejny architekt. Maria Jerzy Chronowscy. Zaprzyjaźnili bardzo z Joanną Oczak, przychodzi mi do piwnicy. No, o Maciu Kupowskim to już wspomniałam. Weteran piwnicznego baru Leszek Wesołowski demonstrował niezwykłą sprawność, skacząc przez 12 krzeseł. Piotr to zawsze powtarzał, to mówi co, jaki to był zdolny architekt. Tak. Wojtek Pietrzyk, oczywiście ten, który, prawda, projektował słynną Arkę w Wieńczycach. Także tam pracował i pomagał, zresztą projektował elegancką willę dla jednego z dyrektorów Nowej Huty, pana Loreta, w związku z czym Nowa Huta, to znaczy, wiadomo, Loret i tutaj, prawda, zafundowali ogrzewanie w piwnicy. Piotr to wszystko, o, Jerzy Góralski, zakontraktem był w Opolu, potem w Poznaniu, robił scenografię, aż jakie znakomite scenografie. A Andrzej Pawłowski, no co prawda, absolwent Wydziału Architektury i Wnętrz, no ale architektury. O, jakie tutaj nam też robił dekoracje, na przykład do balu Sobieskiego. A te namioty tureckie potem zostały wykorzystane w czasie zjazdu architektów. Witold Dudziak, świetny architekt, przystojny, w ogóle nie wychodził z piwnicy, bo się zakochał po Ewie Demarczyk. Młodszy brat jego
też architekt, zasiadał. Stanisław Rosiewicz dojechał do Ameryki z piękną, z żoną Zofią, z Wolniakiem. Tak, ja to wszystko tak notowałam. Stanisław Hager, przychodził Zofia z Równa. Ach, Hanka Rębowska, smukła, blondynka, już bardzo piękne nogi miała. Ale piękne nogi miała też Hanka Warchałowska z architektury Miss Juwenaliów. Też przychodziła. Paczowski słynny, w świecie działa. Jerzy Budan, Stefan Szlachtycz, filmem się potem zajął, architekt. Piotr Czerwiński, architekt. Andrzej Lipski, pierwszy mąż Kilki Wiśniewskiej, która śpiewała pięknie w piwnicy. To on uczył Ewę Demaczyć jeździć samochodem. Tadeusz Kręcio, Piotr Sobota. Tak, w czasie festiwalu w Arezzo woził nas do Asyżu. Postawił wszystkim pizzę. No jak? Zbyszek, o, co ze skończyczą żoną. Andrzej Borakiński, no prezes Legler, to zawsze tu wszystkich przyprowadza do piwnicy. Teresa Cińska. O, Ewa Żak, no pewnie do dzisiaj przychodzi zaszczyca eleganckiej uroczystości. Lubią. A w Toronto osiedli Basia Jacek Koglowie, no z 70 lat bywalcy piwnicy, też wspomagali. Podejmowali nas, jak byliśmy w Kanadzie. No, Piotr Bień przychodził, syn Krzysztofa, kontynuuje tę tradycję architektoniczną, ale tam po rozbudowę zaprojektował. Wszystko Piotr dokładnie mówił. No, Jerzy Chmielewski, poważny profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ale pomagał tutaj, organizował, nosił wszystko, co trzeba na uroczystości, na bale piwniczne. No, wyjechał do Warszawy wtedy Piotr, no może wrócić. Zosia Żeleska, wtedy żona berońskiego architekta, ja jeszcze jako studentka bywała tutaj. Jednocześnie fotografowała, dokumentowała, do dzisiaj wszystko dokumentuje, przyjaźń się miała. Wielkość przyjeżdża z Nowego Jorku i tak dawno miała piękną wystawę, taką wspomnieniową piwnicy pod Baranami. No, wspomina Ewę Gruszczyńską, przepiękną, długonogą, która zaczęła architekturę, no bo chciała. Ojciec kazał tradycję, prawda, wielki Włodzimierz, wizjoner, Włodzimierz Gruszczyński. Tam już jako zwracała urodą swoją, uwagę wszystkich, to już żyje Pana w Ameryki. Kochana, trzej absolwenci krakowskiego Wydziału Architektury, Wojciech Plewiński, Zbigniew Łagocki, Wacław Nowak. Pamiętam tę wystawę, cały Kraków biegł. 1958 rok w Domu Plastyków. Piękne dziewczyny pofotografowane. Ja mówię, słuchaj, z całym szacunkiem dla traktorzystek i takie muralek tam nie było. Były po prostu piękne zdjęcia wspaniałych dziewczyn. No, tak, wspominał Piotr, znakomici architekci, a jednocześnie wspaniali, prawda, fotograficy. Zaprzyjaźnili z, dzięki przyjaźni Mariana Ajlego z piwnicą, to on ich lansował w przekroju. Moja kochana, Kładki, prawda, Plechiński głównie, ale Łagocki, zdjęcia Nowaka. To była wielka sprawa w przekroju. Myśmy wiedzieli, że tak będzie przekrój modny, a Ajle przychodzi z Janiką Kochowską, kamyczkiem do piwnicy. Zresztą Zbyszek Łagocki w 1968 roku wydał w PWN-ie, znaczy PWN wydał eleganckiego album pod tytułem Piwnica z tekstami. Może nawet ty tam w tym koszyczku masz jeszcze wodę, przyniósł różne książki o piwnicy. No właśnie na wystawie 30-lecia, ja wytargowałam 5 minut, także ja mam 20. Jeszcze 5 minut. Tam żyć. No, tak. Na 30-lecie były piękne zdjęcia pracy sztuki.
Profesor Andrzej Stoczek, wspomina Piotr Stoczka, bardzo ciepło, jako swojego trenera wioślarskiego, zapowiadałem się na bardzo dobrego wioślarza, ale oddzięczył się swojemu trenerowi, bo w czasie pierwszego Biennale Architektury zaprosił go do kabaretu i taka była huśtawka i tak fruwała nad głowami wszystkich i w ten sposób mówił, ja teraz ciebie trenuję, mówił do Stoczka. No proszę Państwa, tutaj trudno nie wymienić, Jan Panty Karnuszkiewicz, razem z Markiem Grechutą, no to była duża sprawa, jak występowali. Krysia Zachwatowicz, co prawda scenograf, ale to architektoniczne myślenie, patrzenie, umiejętność do rozgrywania przestrzeni i dyscyplina. Jan Zachwatowicz, słynny architekt, a Piotr pokazał mi, widzisz, ten płaszcz dostałem od Jana Zachwatowicza. Fantastyczny, noszę go. Tak, no, Krysia Szczepańska-Maj, architektka, scenografka, robiła wiele, prawda, między innymi scenografię do Apolonia Bożego Grabackiego, do tej księgarskiej, przywdziała Lina Kalczyńska, co prawda graficzka, ale się przyprowadzała swoją siostrę, architektkę znakomitą, która też uczęła. A Beczów pisał dla Aliny Kalczyńskiej, wspaniała grafika. Często bywała, pisała specjalne sztuki. Proszę Państwa, w 1973 roku po moim doktoracie Szacowna Rada Wydziału została zaproszona do piwnicy pod Baranami, profesor Szafer, recenzenci, profesor Jerzy Kuniewiecki, słynny, jeśli ktoś jeszcze pamięta, Witold Korski, profesor Zini, może pamiętacie, no i wszyscy właśnie tutaj tego, a Piotr wybrał z recenzji tam, prawda, takie fragmenty, no i były one z poważnego tekstu, były czytane przez artystów. No, obdarzony wspaniałym poczuciem humoru Jerzy Kliniewski dziękował długo Piotrowi za tą twórczą interpretację jego recenzji. Nigdy mu tak się nie uśmiałem, jak słuchając swojego tekstu. Architekci wtedy, prawda, uczeni tutaj zebrani profesorowie, stwierdzili, że właściwie od razu powinny się takie przewody w kabarecie z tym architektem odbywać, bo to pewnie podniesie poziom. Nie tak. No, tutaj muszę powiedzieć o całej rewii w Starym Teatrze, zamienionym w Eden, gdzie, prawda, różne te, no już o panu Szpilczu mówiłam, o rozmowach bankietowych, owszem, o dyplom magisterski, magister inżyniera architekta, młodego malarza, odbywał się w piwnicy pod Baranami. Ojciec potem wspaniale, prawda, twórczo, artystycznie uzupełnił tę taką poważną. No, już nie powiem o tekstach socu, które czytane, prawda, interpretowane, takie wydane jeszcze na pięciolecie miasto projektu, no, wszyscy się zaśmiewali i długo pamiętaliśmy. A drzewo wiadomości złego i dobrego powstało jako kontrapunkt drugiego Biennale Architektury 87 za sprawą między innymi, znaczy trzech studentów architektury i Wojciecha Witowicza, to jest brat naszego Leszka Warda. To drzewo zaczęło wyrastać w planetarium i obrastało różnymi dziwnymi rzeczami, detalami pod tekstami, na konarach wieszano tam przeróżne różne rzeczy z prasy codziennej, takie jakieś domki dla ptaków w stylu, jak mówi Wojtuś Wójtowicz, czyli w stylu wczesnego Legiera. Czy pani już zmierza do końca? Tak, ale jeszcze też pokażę. To jest prawdziwie naukowa analiza, rozumiem. No tak, tak. Ale wtedy architekta, i to też bardzo krótko powiedzieć, już nie będę mówiła o wystawie na 30-lecie. Natomiast, ponieważ rozpoczęłam właśnie tym, proszę Państwa, jak widzicie,
widzimy, co jest 89 rok, ma być trzecie Biennale Międzynarodowej Architektury. No i ten... No, więc proszę Państwa, co jedno chciałam tutaj powiedzieć, że ja po 31 latach wracam do tematu, to uważam, że to, co tutaj jest napisane, nie wiem, czy Państwo potraficie słabo wydać, bo to jest hasło architekci Pinisy pod baranem, ja już kończę. Hasło do wielkiej ilustrowanej encyklopedii Piwnicy pod baranami. No Piotr uwielbiał skróty, oczywiście PPB to Piwnica pod baranami i tak dalej, i tak dalej. Uważał, że powinna się pojawić taka encyklopedia na 50-lecie. Już nie powiem Państwu, ile miała mieć tomów, a każdy tom ile części. W każdym razie słownik biograficzny miał tam coś 2500 minimum haseł mieścić. No i ja tak sobie myślę, ja zaczęłam ten artykuł oczywiście tekstem znalezionym w Kościele Świętego Bartimora. Ale pokazuję tutaj Piotra na dziedzińcu, na którym przy drugim Biennale Architektury między innymi właśnie Wojciech Wójtowicz z kolegami załatwili od wojska wielki spadochron do spuszczania ciężkich samochodów i rozwiesili. Przepięknie to wyglądało. Mamy tutaj, proszę Państwa, też na zdjęciach z Blaszyńskich 50. końcówki 50. lat pokaz mody w piwnicy pod baranami. Mamy ten słynny no, taki, prawda, serial komiksowy w przekroju, gdzie głównie architekci tam są, Krynicki, Łagodzki, Nowak, jeszcze, prawda, tutaj kilka innych znakomitych nazwisk, nie będę tego już wymieniać. Ten prawda, taki westernowy. No i Ewa Demarczyk, która zaczęła studiować architekturę, bo jej tato, wspaniały rzeźbiarz, uczył nas rzeźby na architekturze. Jak mi opowiadała, jak już całą noc rysowała, chyba krota w tym wlała tusz, to zadecydowało, że rzuciła tę architekturę. No, oczywiście Mrożek, no, być może to siedzenie nad arkuszami, geometria wykreślna, matematyka i inne rzeczy spowodowały to jego nieprawdopodobne spojrzenie i tę umiejętność, prawda, łamania form i nadawania im charakteru niepowtarzalnego. No i ja się Kanty Kagoś-Kimcz, o którym już mówiłam, który także studiował architekturę i który mówi, że jak pisze nuty, to musi być taka kompozycja piękna, jak w dobrej architekturze. Jednocześnie, kto widział kiedyś te jego takie właśnie pokazy tych cudownych punktami malowanych obrazów i muzyki, to widzi, jak właśnie architekci tutaj, no, Piotr gromadził tych najwspanialszych, oczywiście to Krzysi Zakwatowicz tutaj już wspominałam, poniżej, no jeszcze właśnie jakiś 1997 rok, tak dopytałam, Plewiński, no i Mareczek Rychuta, oni na Wydziale Architektury założyli ten wspaniały kawałek Anawa, no a potem mówili, jakie to było dla nich przeżycie, jak im pozwolono przed spektaklem, do czego teraz piwnica wróciła, móc wystąpić, a potem stali się pełnoprawnymi, prawda, tutaj artystami. No i proszę Państwa, kończąc tylko chciałam taką rzecz powiedzieć, że tam jest zaproszenie na 30-lecie piwnicy pod baranami, ale wcześniej ukazało się
ukazał się oczywiście w gazecie, czytam, że napływają dary, wracają pamiątki na wielki jubileusz i tak dalej, i tak dalej. Czytam, że pani Krystyna Styrna, że dziękuję pani Krystynie Styrnie Bartkowiczowi za ofiarowanie na wystawę czerwonej, przeźroczystej sukni, której poznała na balu swojego przyszłego męża Janusza. Ja już ona nie pamiętałam, gdzie po 10 latach ta suknia stoi tylko na ten jeden raz balu sylwestrowego, ale nie była ona przeźroczysta, za chwilę państwu pokażę. Tu jest jeszcze rysunek. Mleczki, no, też to takie spojrzenie architektoniczne. No i proszę państwa, odnalazłam suknię, ona na wyjściu do, prawda, na wystawę jubileuszową w Pałacu Sztuki, prawda, wszystkie uzupełnione zdjęcie, zrobię wszystko na Polesza. I już tylko przelatując, chciałam powiedzieć, że jak się stało przy Piotrze, Piotr mówi, tyle tych dzieci fajnych tu przychodzi, może by jakiś bal zrobić karnawałowy. No to w tym momencie okazało się mi bardzo dobry pomysł, miałam małą córeczkę. Bardzo dobry pomysł, no to zrobimy. No i byłam współorganizatorem, prawda, a na w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków zarówno studenci, jak i pracownicy, te oto czapki, zresztą to miłosko, że jest słaby, to ostrości nie ma, ale uwierzcie państwo, te wspaniałe czapki, to wszystko w instytucie robione przez pracowników naukowych, studentów i sztandary, no bo wiadomo, piwnica sztandary, prawda. No. No i proszę państwa, bal tych dzieci, gdzie dorośli nie byli wpuszczani, na bramce stał Zbyszek Preissner, nie wpuszczał nikogo. To jest Fedorowicz, młodziutki, który jedyny pana prowadził. No, dzieci się cudownie bawiły, szampan bezalkoholowy był w tym, myślę, dorośli nie wolno było wchodzić. No i Piotr dostał, trzymał, jak widzicie, szklaneczkę bezalkoholową, a malutki bukiecik, bo Piotr, kończąc już, wiecie wszyscy państwo, kochał dawać kwiaty. I kiedyś zapytał, Krysiu, a twoje imieniny to kiedy? To ja mówię, wiesz, jeżeli masz ochotę przyjść na kanęcią jedną na Prymicach, wiesz, będą wszyscy byli profesorowie, coś. No i wchodzi Piotr z cudownym bukietem kwiatów i dzielę się z państwem tym uśmiechem Piotra niezapomnianym i kwiatami. Thank you.